Cześć, tu wulgarny kinoman. Oglądacie najlepszy film marca 2014. Jedziemy, bo mi się kończy bateria. Wielkim nieobecnym tej edycji jest nowy Kapitan Ameryka. Niestety nie oglądałem, więc wstrzymuję się z oceną. Myślę, że była to bardzo mocna pozycja. No ale kurwa, miałbym przyznać wyróżnienie miesiąca jakiemuś filmowi o gościu, który lata w kostiumie? Co za gówno. Komiksy. Ha! To była ironia. Rozumiecie. Drugą huczną premierą miesiąca było Dallas Buyers Club. W skrócie, a może w tłumaczeniu, Witaj w klubie. Właśnie. Musiałem sobie przypomnieć tytuł. Już to świadczy o tym, że film bardzo szybko wywietrzał mi z głowy. Była to opowieść rzeczywiście solidna i tak dalej, ale to, co podkreśliłem w recenzji, zabrakło w niej nieco dramaturgii, elementu humanistycznego. Było go sporo, ale rozumiecie. Jeszcze. W takim razie werdykt mógł być tylko jeden. Grand Budapest Hotel, proszę Państwa. Cudo, wspaniałe dzieło. Argumenty? Mam aż trzy, ale wystarczy pierwszy, żeby Was przekonać. GBH pokazuje, a nawet przypomina, że kino to jest świat fantazji, gdzie można wykreować dowolny świat. W czasach filmów, które powstają ciągle na faktach i na prawdziwych wydarzeniach, tego typu bajeczka to jest niezwykłe objawienie. Po drugie, niebywała estetyka, charakterystyczny styl Andersona, bardzo przypadł mi do gustu i myślę, że ma on również wielu fanów. Te wąsy, te dekoracje, te tatuaże łysego więźnia będą mi się jeszcze długo śniły po nocach. Po trzecie, za Andersona właśnie. Tą rekomendacją ciągle wracam do czasów Kochanków z Księżyca, którzy zrobili na mnie gigantyczne wrażenie. No i Grand Budapest Hotel utrzymuje tą formę, tą wspaniałą technikę i przede wszystkim wyobraźnię. Czyli powtarzam tutaj, podkreślam jeszcze raz, wyobraźnia pracuje. Właśnie taka powinna być rola kina, nie jakieś tam ckliwe historyjki o prawdziwych postaciach. Myślę, że fikcja to jest to, co stoi za sukcesem tych wszystkich filmów komiksowych, nawet tych chujowych filmów o wilkołakach, ale zawsze to niesie jakiś w sobie pierwiastek magii. I tego właśnie Państwu życzę. To był wulgarny kinoman. Kolejne podsumowanie, o ile dobrze liczę, w maju. To będzie w maju, ale za kwiecień. Kumacie.